A dzisiaj w Crash Bandicoot. A dlatego fajny poziom, bo będziemy ujeżdżać świnie. Na razie uda... Pyk, 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 pyk. Oj, bym się rozpędził. Dobra. Oj, świniak narożnie. Dobra. I to będzie to na 3. I to trzeba skoczyć od razu, jak płomień się skończy. Raz, dwa, trzy. Jest! Za... Aha, dobra, już wiem, co to jest za bonus. Małego skupienia. Myśmy wszystko zebrali. No, tak. Udało się. Dobra, mamy go trafionego. Udało się. Udało się dwa naraz. Dobra, teraz tak. Ja pierdolę. Nie wiem, czy to mi się uda za pierwszym. Dobra, udało się. Hop. I z powrotem, dobra, lecimy. Pierwszy raz poziom doktora Nitro i właśnie zobaczcie, jak to wygląda. To, o kurwa. Czekajcie, 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 bo to musi być szybko. Zapraszam was do lajkowania, komentowania, miłego oglądania. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do drugiego odcinka gry z serii Crash Bandicoot. W poprzednim odcinku żeśmy zaczęli tą epicką przygodę. No jak widzicie, troszeczkę plansz już żeśmy łyknęli, jak i tutaj pierwszego bossa Papu Papu, dzięki któremu odblokowaliśmy drugą postać, czyli Coco, siostrę Crasha, gdzie w oryginalnej wersji jej nie było, tutaj została dodana. Więc możemy sobie nią pograć, tak jak zrobiliśmy w poprzednim odcinku, tyle że no niektóre plansze, jak widzicie, wymagają tego, żeby ograł to Crash, więc no dobra, ruszajmy. Tutaj będzie fajny poziom. A dlatego fajny poziom, bo będziemy ujeżdżać świnie. Na razie udało się w poprzednim odcinku bez zgonu, dzięki gry pigułce za komentarze i podsumowanie. No i za to, że w sumie nie byłem jedyny, który nie miałem karty pamięci. Jaka jedynka. Ale dobra, skupienie, bo to naprawdę jest ciężki poziom. Bo tutaj no trzeba... Kurwa mać, no. Właśnie, trzeba uważać. I już po pierwszym zgonie. Ja wiedziałem, że to tak długo nie potrwa. Bo po prostu tu ciężko. Ciężko w ogóle Crasha jest przejść bez śmierci. Dobra, łuknęło drugie. Dobra, dobra, dobra. Okej, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Oj, bym się rozpędził. Dobra, oj, świniak narożnie. Dobra, dobra, dobra. Drugi kolejny, ale tu już nie podskakujemy, bo byśmy się nadziali. Dobra, tu hop. Oj, hop, drugi raz. O, ależ było blisko, chciał mnie zaskoczyć. Dobra, mamy to. Co prawda jeden zgon. No trudno. Kiedyś musiał przyjść ten pierwszy zgon. Tak bardziej liczę, że w okolicy mostu co prawda to dopadnie. Ale no cóż, dobra, Crash przechrzczony, jeśli chodzi o zgony, więc dobra, zróbmy save'a i następny. Czemu save'a? No wiadomo. W razie W. Dobra, 19% mamy już gry, więc dobra. Następny poziom. Kurczę, mogliśmy wziąć Coco, żeby spróbować się pograć. A, znowu będziemy mieli wieżę. Dobra, The Tower. No, będziemy się wspinać. Dobra, od razu mamy Taunę. Na dzień dobry. Kto nie wie, kto to Tauna, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Aha, tu już, dobra, tu już nie możemy zabijać tego żółwia. Na razie. O, właśnie, potrzebny aku, aku. Chociaż czy ten poziom przejdziemy od razu? Znaczy, chodziło mi o to, że czy przejdziemy od razu z skrzyniami. 48, no niby nie jest dużo. Ale no wiadomo, jak to w Crashu bywa. Dużo może być ukrytych poziomów. Czy to żebyśmy przeszli to bez śmierci, czy też po prostu znaleźli odpowiedni diament. Och, kurczę, Crash, nie udało nam się. Dobra, ale na spokojnie. Na spokojnie. Easy, man, easy. Przedni odcinek poszło nam jak strzała, ale mówię, no to były początki. Zobaczymy, jak nam pójdzie następne poziomy. No już. Dobra, tu trzeba się odbić. Dobra, jest, poszło. Mamy następnego pacjenta z głowy. Opa, dobra.
Dobra, hop. Dobra. To oj, dobra, udało się. Myślałem, że się nie uda. Tak w ostatniej chwili go zobaczyłem, ale jednak... I ten refleks jednak robi swoje, no... Tak powiem, no lata ogrania tego Crasha, no to nie ma co się oszukiwać. Jestem ekspertem, może nie jestem, ale no też nie jestem pierwszym jakiś tam leszczem, który w to gra. Niektóre poziomy, no to tak jak wspominałem, leci po prostu z pamięci. A niektóre po prostu gdzieś tam, po prostu w trakcie się przypominają. Oho, teraz poczekajcie, bo to będzie turbo ciężkie. Dobra, poszło. I teraz to. Dobra. Jest, udało się. Teraz uwaga, bo to będzie skok z przewrotem. Aj, zapomniałem, że jak ta małpa się kręci, to raczej nie ten... No właśnie, nie mogę jej zbić. Dobra, mamy za to bonus. Straciliśmy aku-aku. Lepsze stracić aku-aku niż życie. Dobra. Dobra. Tam jakieś ukryte skrzynie, ale chyba nie. Dobra. Możemy to zbić. Dobra. Hop, hop. I oczywiście Tauna po raz kolejny porwana przez Cortexa, jak przy każdym praktycznie bonusie. Więc to nie jest jakoś wielkie zaskoczenie. Dobra, no i od początku wracamy. Hop, 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 i hop. Dobra, mamy to. Hop. Ale poczekajcie, bo tu gdzieś będzie chyba do wzięcia aku-aku. Co prawda tych owoców Umpa to tak za specjalnie to nie muszę zbierać. Wiadomo, o właśnie, dobrze pamiętałem. O, aku-aku jest nam potrzebny, no nie ma co się oszukiwać. No, nasza dobra maska, dobry duszek. Dobra, hop. Żółwiku, dobra, bo widzę, że już tam mam skrzynię, więc nie mogę cię zabić od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie nam to poszło. Dobra, niech się zapali ten płomyk. I teraz hop. Oszlak. Oszlak. Dobra, teraz się udało. No, przy pierwszym podejściu popełniłem błąd, ale na szczęście szybko został jakoś tam gdzieś tam naprawiony. Dobra, teraz poczekajcie. Mogę skoczyć od razu na tamten drugi, chyba sięgnę. Dobra, udało się. Spokojnie, spokojnie, Crash, Crash. My nie robimy czasówek, więc... Aj! No właśnie, easy, easy. I żeśmy stracili aku-aku, cholera, nie? Dobrze, bo teraz jest właśnie taki dłuższy etap. I tutaj to pamiętam, od razu trzeba... O właśnie! I wiem, że zaraz będzie jeszcze gorszy etap. Gdzie będziemy mieli takie na trzy. Płomienie. Nie wiem, czy to na tej, bo wiem, że jeszcze chyba będzie jedna taka nasza z płomieniami. Oj! Oj, właśnie tu się zrobiło już niebezpiecznie, już było bardzo blisko. Dobra, i tutaj... A, czyli nie zbierzemy wszystkich skrzyń, jednak. No już widzimy, że potrzebny jest diament. I to podejrzewam, no, że właśnie, że różowy. Dobra. Oj, poniosło mnie troszeczkę, ale okej. Dobra. I to będzie to, na trzy. I to trzeba skoczyć od razu, jak płomień się skończy. Raz, dwa, trzy! Jest! Za pierwszym razem. Och, powiem wam, że no to... Chyba pierwszy raz nawet mi się udało tak za pierwszym podejściem. No, kurna, powiem wam, że chyba to, że nagrywam dla was, to taki dodatkowy respekt czuję do tej gry. Zawsze to gdzieś tam w tego Crasha jakoś tam troszeczkę, for fun, wiadomo, Crash, zabawa. O, fuck, dobrze, że nie ma... nie ma gdzieś tam śmierci za takie spadki praktycznie. O kurde, no z ilu my spadliśmy? Z 50 metrów? Ale dobra, udało się na szczęście nie zginąć. Dobra, hop, hop. O właśnie, o to mi... Kuźwa. Gdzieś tam o to mi chodziło od samego początku. Raz, dwa. Dobra. Dobra, zostało niewiele. Aż tak niewiele. Dobra, mamy życie. O szlak. No nie wierzę, na finiszu. Niedobrze, bo chciałem... Wiecie, chciałem, bo zostało chyba 4 owoce Umpa do kolejnego życia. Dobrze mówię? 6. W sumie tyle, co jest tutaj. Dobra, już tego jednego to ostrajmy. Zbierzemy go, pewnie przeskakując tutaj, proszę bardzo. 90, kurna, 90 chciałbym. No nie, serio? Już zagadałem się, już się podjarałem, że to jest koniec. Ach, i spadam co chwila.
Na szczęście mówię, nie liczę to jako zgony. Kurwa, na samym finiszu. Co wy wyobraźcie, ile by teraz tu było zgonów. Dobra, hop, hop. I teraz już bez wygłupów, Crash. Tak jest. O, udało się. Bez straty życia. Ile? 9 boksów? 11, o kurna. Aj, to czaszka może Crasha naszego zaboleć. Mam nadzieję, że wstrząsu mózgu nie dostanie. O, i skończyliśmy pierwszą wyspę. Zajebiście. Zaczynamy drugą. No to ruszajmy. O, masz, kolejna wodna. Cholera, jak ja wodę przepadam za nimi. No ale dobra, lecimy z koksją. Hop, hop, hop. Dobra, z listka pewnie na listek. To pamiętam, było największa katorga, bo te listki tutaj to są jeszcze takie, wiadomo, no bo jest ta wersja poprawiona, udoskonalona na nasze czasy, ale kiedyś to one były takie stricte kwadratowe, że jak nawet gdzieś tam na krawędź niego skoczyłeś, to jednak spadałeś, więc tutaj to jest tak w miarę zrobione, że nie ma z tym największego problemu. Dobra, ci dam tę małpę jedna. Dobra. Oj, tak na granicy bym powiedział, ale ten liść chyba bliżej by nie podpłynął. Dobra, hop, 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 hop. Kolejne życie do kolekcji. 45 żyć, dobra. Hop, musiałem chwilę, że tak powiem, palce na padzie, na gałce poprawić, bo to jest bardzo ważne w tym crashu, bo jak zaczną się nam ślizgać palce, to później już jest dupsą. Powiem wam, no tutaj, że tak powiem, ustawienie palca na gałce jest bardzo ważne, bo takie jedno małe omsknięcie i wam się wszystko już psuje. Dobra, okej, okay. Dobra, skaczesz ty rybą, głupia? Skaczesz, dobra, super. Ja się pójdę dalej, chociaż czekajcie, bo tam są te liście. Kurde, że co z tymi liśćmi nie było, jakieś ukryte przejście tam na dole. Cholera, nie pamiętam, ale dobra, wolę na razie nie ryzykować. I tak będziemy dużo poziomów powtarzać, jakby nie patrzeć, bo musimy odkrywać diamenty. Ale a propos tego, to ja sobie przypomnę, o co chodziło. Myślę, że tam coś było. Bo to tak bez podstawy te liście tam nie leżały. Mogło coś takiego tajnego, bo w Crashu to też później chyba w trzeciej części zrobili takie właśnie, że jak się w dane miejsce gdzieś stanie albo najedzie, to właśnie się odkrywało dodatkowe plansze, bo w jedynce i w dwójce tego nie było. W dwójce to chyba dawali tylko kolejny poziom ekstra, o ile dobrze pamiętam. O, dobra, tu już bonus taki. Aha, dobra, już wiem, co to jest za bonus. Małego skupienia. Myśmy wszystko zebrali. Dobra, dobra, spokojnie, teraz spokojnie. Obrocik, obrót i trach, jak w Harrym Potterze. Teraz poczekajcie, żeby tego nie spierdolić. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięknie, poszło. Łatwo. Dwa życia, 30 skrzyń. To już ile? Do 50 będziemy się chyba zbliżać. Nie, z owocu pumpa tyle nie zbierzemy. No ale zostało nam dwa, no dobra. I skrzyń, trzy skrzynki. O, czyżbyśmy zebrali kolejny srebrny diament? Super by było. Że te dwa gdzieś pominąłem. A, czekajcie, bo teraz jest taki troszeczkę nerwowy schemat. Dobra. Cholera. Aj, ale zrobiłem to z obkrętką. Dwie skrzynie. I kurna, właśnie nie wiem, czy ja tam nie pominąłem tych dwóch skrzyń. Czy tam nie było właśnie jakiegoś ukrytego przejścia. Aj, crash. Bo tu nie było chyba diamentu potrzebnego. No trudno. Najwyżej będę się wracał. No i co, i mamy kolejnego bossa. Dobra, zróbmy sobie save'a. Tak na razie W, wiadomo. Byśmy mieli. Proszę bardzo, jak to pięknie się prezentuje. Dobra, i zaczynamy. Reaper Ro. Dobra. Drugi boss, moi kochani. Przed nami. Zwariowany jakiś popierdolony królik. Zwariatkowa chyba wypuszczony. Dobra. Okej, taki ma schemat. Oj, opiór dzielę. Dobra. Powiesz, że zdążysz wybuchnąć? Chyba nie zdążyło. Dobra, tam nie mam co skakać. Mhm. Ok,
czekajcie, hop, 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 dobra. Teraz powinno zdążyć wybuchnąć. Kurde, za późno. Dobra, bo to wszystko jest schematyczne. Czekajcie. Szlak. Ale może? Kuźwa, nie. Oj, troszeczkę nam tutaj, panie zajec, psujesz szyki. Pytanie, jaki jest czas spływania tych big boxów, tych big TNT. Dobra, teraz powinno być spoko. Tak, udało się. Dobra, mamy go trafionego. Udało się dwa naraz. Dobra, super. To super się, że... O, poczekajcie, bo on zmienił nagle schemat skakania. Aha, dobra, skaczę w taki ten romb. Okej. I powinno być koniec. Tak jest. Udało się. Easy, łatwo. Trzeba było rozkminić tylko schemat. Bye bye. Spływaj w kanał. Tak jest. Drugi boss pokonany. Łatwiutko. Crash. Bardzo, bardzo przyjemnie. No mówię, większość bossów jest schematycznych. O, dobra, patrzcie. I tu mamy... O, właśnie, bo przecież my mamy tutaj pokazane, jakie klejnoty my możemy zdobyć. I tutaj mamy pierwszy poziom, gdzie możemy zdobyć właśnie zielony klejnot. Dobra, zróbmy save'a. Wiadomo, z jakich przyczyn. Jakbyśmy za dużo może raz zginęli, kurwa, to zrobimy. Wczytaj. Ale nie, nie będziemy robić takich rzeczy. A, i oczywiście nie zmieniam. O Boże, wiem, co to jest za poziom. O kurwa, wiem. Dobra, teraz tak. Ja pierdolę. Nie wiem, czy to mi się uda za pierwszym. Dobra, udało się. Hop, i z powrotem. Dobra, jest, łatwo. Ciężki jest to poziom, to już zaczynają się jedne z trudniejszych właśnie plansz. Tu już nie będzie pierdolenia, zwłaszcza że dużo będzie takich ukrytych rzeczy, których właśnie nie widać. Czy to na górze, czy to na dole. Ale dobra, na razie chyba tu od razu nie ma pochowanych. Wszystkich skrzyń nie zbierzemy, a diament zdobędziemy w momencie, kiedy do pewnego poziomu chyba przejdziemy bez śmierci, o ile dobrze pamiętam. O Jezus! No to już by była pierwsza, znaczy może nie śmierć, ale strata aku. Zapomniałem o tych pieprzonych nietoperzach. Dobra, i mam pierwszą taunę do bonusa. Oczywiście te nietoperze można strącić, ale no nie strąci się ich niestety wszystkich naraz. No jak słyszeliście, było jakieś uderzenie, czyli będziemy mieli jakieś skrzynki zagadkowe. Właśnie późno, nie pamiętam, czy trzeba będzie się wracać, czy... A, już wiem, co zesrałem. Aj, nie sięgnę teraz. Trudno. Będziemy musieli powtórzyć poziom. Chociaż... O, właśnie, miałem okazję wam zademonstrować. Tylko nie wiem, czy kuźwa... dam radę. Kurna... Oj, ale bym spadł głupio. Bo tutaj to trzeba wyczuć. Właśnie, bo to trzeba... O, dobra, udało się. Pięknie. Dobra, niech oni sobie przelecą. Lecimy. Dobra, czyli tam nic u góry nie było. Poczekajmy, niech te nietoperze sobie wylecą. Dobra, poczekajmy. No spokojnie. Hop. Ty skakałeś. A, dobra, ty skakałeś. Ale to na tobie muszę się odbić, właśnie, bo chodzi o to. Cholera, życia nie zgarnąłem. Aj, trudno, mamy 55 żyć, więc nie jest tak najgorzej. No trudno, nie udało mi się, ale zdobyłem doktora Nitro. Chociaż no i tak do dupy, bo nie mam tego pierwszego. A nie wiem, czy ten trzeci był osiągalny tutaj. Jak był, no to najwyżej, kurczę, będę musiał powtarzać poziom, no trudno. Ten, albo kurna, wiecie co, bo niektóre to były,
żeby, wiecie co, na czas. I wtedy były diamenty, teraz mi się przypomniało. Kurczę, będę musiał sobie poprzypominać to. Ale na razie, dobra, skupmy się na przeskakiwaniu. Hop, hop, hop. A, widzicie? Jest. Tylko, kurde... Pytanie, czy jak ja tutaj te skrzynki pozbijam, jak tutaj będzie, to się wkurwie. No, czyli dałem dupę. Dobra, to wiecie co, ja później powtórzę ten poziom, po prostu, żeby wam pokazać. O cholera, ja nie mogę go zabić? Aha, myślałem, że mogłem, ale dobra, widocznie nie mogłem. No po to, żebyście zobaczyli, jak te poziomy mniej więcej wyglądają, bo to będzie właśnie pierwszy taki możliwy dostępny. Czyli poczekajcie, bo ja tego skurczybyka nie mogę zabić. On pewnie skoczy mi tutaj. No i co dalej, misiu? No i co? Ale mogę na ciebie skoczyć? Dobra, mogę skoczyć, okej. Dobra. O masz, to jest schematyczne, dobra, szybko. Dawaj, 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 ajajajajaj, trzeba było skakać. Dobra, pierwszy zgon. Ale dobra, zobaczmy, no bo i tak wszystkich skrzynek nie zbiorę, cholera. Niestety. Przez to, że właśnie dałem dupy. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Cyk. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, od razu. Biegiem, 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 biegiem. O właśnie, o to chodziło. To trzeba było zrobić od początku. Poczekajcie, to jest... Nie, te chyba z twarzami się nie przesuwały. Dobra. Czekajcie, trzeba trafić na odpowiedni schemat. Teraz. Dobra. I to samo. Dobra, a jednak... Okej, okay, dobra, tutaj to poszło jakoś tak gładko. Dobra, crash na spokojnie. O, tego ziutka trzeba skoczyć na niego. Chodź tu, wracaj tu. No właśnie, o to chodziło. Dobra. I mamy bonusik. Super. Dawaj. Pokażmy bonusy, pewnie już teraz też będą. O właśnie, już się zaczyna. Aj, aj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, dwa, cztery, pięć. Szlak. Źle, 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 bardzo źle. Dobrze, że to bonus. Aj, za szybko gałką poruszałem. I dlatego mi to nie wyszło, ale no spokojnie. Drugie podejście. Dobrze, że w bonusie śmierci się nie liczą, a niektóre bonusy są naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aj! Kurwa, czemu pierwszy pęk dolny? Cholera, dobra. Kolejne podejście. Tu, 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 mury. Tak, trzy, cztery. Trzy, cztery, pięć. Ideolo. Pięknie. Bellissimo. 211 owoców pumpa. Kurwa, to są dwa życia. To jest jeszcze to, co miałem. 63 życia. Szybko to się zbiera. Aj, oj, oj, widzieliście to? To już było na krawędzi. To już było na krawędzi marginesie błędu. Aj, zapomniałem, że ja przecież nie mogę go zabić. No to już. Zapomniałem, że ja nie mogę go zabić. No ale już poszło łatwo. Chociaż nie. Już wiem, że chyba zjebałem, bo tam chyba u góry. A nie, tutaj jest jednak ta skrzynia. Dobra. No i one same popękały. No czyli powiem wam szczerze, że no udałoby się tutaj zdobyć ten diament. Skrzynkowy. No kurna, gdybym nie dał dupy z tym doktorkiem. Aj, no trudno, poziom trzeba będzie powtórzyć.
ile tam boksów nam spadło na łeb. O Boże, Crashasz się położył, kurwa, to tak jak skoko mieliśmy, 21. Dobra. Co, wracamy? Jeszcze raz, najwyżej... Najwyżej będziemy powtarzać ten odcinek w nieskończoność. No, oczywiście, jak sami widzicie, tutaj już nie mamy żyć. To też ta strzałka, skrzynia ze strzałką to taka zmyła jest, nie? Żebyśmy zostawili po prostu tą skrzynię i wtedy nam się nie zaliczy do zebranych. Dobra, to mam nadzieję, że tym razem się uda. Jak nie, no to najwyżej już wam będę puszczę poziomy. Po prostu już jak będę na pewnym etapie, tak, że będę bez zgonu czy coś, ale podejrzewam, że oglądanie, wiadomo, gdzieś tam zgonów to jest jedna po prostu z fajniejszych części, jak się wkurwiają. Na razie nie mam powodów do zdenerwowania, chociaż wiem, że Crash no potrafi wyprowadzić z równowagi, ale to jeszcze nie te poziomy, uwierzcie mi, te poziomy jeszcze nadejdą. Pamiętajcie, to jest dopiero drugi odcinek, nie wiem, jest 12 plansza. Dobra. Kurde, tylko Crash nie zjebmy, tak, dobra, mamy to. Tak jest. Dobra, no to teraz powinno pójść gładko, o ile nie zjebię innych rzeczy. Szczególnie, że będę chciał to przejść bez zgonu. O kurwa mać, no to sobie przeszedłem bez zgonu. Ajajaj. No dobra. Ale lecimy. Chociaż wiecie co, się zastanawiam, czy nie cofnąć, chociaż tu maska kurwa się kręci, aku. Nie wiem, czy nie zauważyliście. Dobra, wiecie co, ja, dobra, zginąłem to, ale wejdę i jeszcze raz zaczniemy ten poziom. Nie, zwracamy się. Mówię, mi się wydaje, że jak przejdziemy to bez zgonu, to dopiero dostajemy ten diament. Dobra. No i poza tym, no jeszcze chcę ten bonus. Dobra, uwaga. Oj, teraz zjebałem. Dobra, jest, łatwo. Oczywiście jak skuszę na tym podejściu, to już po prostu umówmy się, że na etapie gdzieś tam bonusa tego doktora Nitro się spotkamy w momencie, kiedy też to przejdę bez zgonu, więc będę wam pokazywał, ile żyć straciłem w międzyczasie, ogrywając to. Wolałbym nie robić tych Crasha. Po prostu razem mi się nie chce, jak będzie dużo tych cięć. Bo wiadomo, gdzieś tam można się wypieprzyć na jednej głupocie. Kurde, zastanawiam się, od czego to było, to uderzenie. Ale wydaje mi się, że to może być właśnie od tej skrzyni. O, właśnie od tej. Ale nie chcę już tego sprawdzać. Dobra, mamy to. Dobra, jedna tauna, jeden doktor Nitro. Hop, hop. Dobra, nie ma co się spieszyć, na spokojnie. Oj, dobra. Pośpiech niepotrzebny. Dobra. Tak mi się zdawało właśnie, że jeszcze aku gdzieś tam był. Oj. Dobra, niepotrzebnie ten. Spinam. A, dobra, tu nic nie było u góry. Oj. Ajajaj, błąd. Dobra, ten skaczący farfocel. Ale ten skaczący farfocel mi jest potrzebny. O, właśnie, do tego. Mamy to. Łatwo. Dobra, mamy dwa razy aku, więc możemy być bardziej bezpieczni. Nic nam się nie stanie. Dawaj, Crash. Właśnie muszę bardziej sobie poprzypominać, jak też ten, bo mówię, niektóre poziomy wymagały czasówek, a niektóre poziomy wymagały przejścia bez... Kurwa, no i właśnie by był już zgon. Nie trafiłem w skrzynkę. Bez zgonu. Ale myślę, że chyba ze skoniu zrobimy tak, że będziemy cieli tego Crasha. Jeszcze pomyślę, zobaczę. No, a te diamenty, no wy, kurna, tu mamy pierwszy raz okazję. Dobra, nie spierdolić teraz. Jest, okej, dajemy radę. Oczywiście szkoda, bo podejrzewam, że planszy tego doktora Nitro nie przejdę za pierwszym razem i szkoda mi aku.
marnować, ale no to końcówkę to już mniej więcej mamy obcykaną. Myślę, że jakieś tam głupoty nie popełnię. A może być różnie. Dobra, z tobą nie gadam, spadaj. Dobra, mamy to. Pierwszy raz odblokowano. A, no i dobra, no i... Lecimy. Pierwszy raz poziom doktora Nitro i właśnie zobaczcie, jak to wygląda. To o kurwa. Czekajcie, 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 bo to musi być szybko. Szlak. Trzeba od razu po wybiciu się z TNT. Cholera. O nie. O nie, co ja zrobiłem? Źle wyczułem moment. Szlak, no. Ale sami widzieliście, to już nie są poziomy w Kid Muchał, a powiem wam, że w It's About Time są takie poziomy Cortexa, o ile dobrze pamiętam, to one to tam jest... Uch, kurwa, tam to już jest poważny hardcore. Dobra, drugie podejście. Dobrze, że mówię, nie wlicza nam się to w zgony, czy tak samo w przejścia właśnie bez zgonu. Dobra, hop, hop. Aj! Nie trafiłem w TNT, nie wierzę. Co jest do... Jak to przecież był... Kurwa. Ej, bo już zaczynam się powoli denerwować, nie wiem po co. I właśnie przychodzą takie momenty, że już kurwa ta rączka i ten pad się poci. A jak się pad poci, to i ja się pocę i zaczynam się kurwiać. A my tego nie chcemy. Właśnie przy tego typu gierach nie można się denerwować, bo po prostu nie służy. Nie służy strasznie, ale no... Zawsze gdzieś tam te nerwy są, dobra? Tak, o to właśnie chodziło. Od samego początku. Dobra, mamy 3 życia. Kurwa, to znowu hardkorowo. Aj, aj. Dobra, poszło, udało się. Zniknął. 6 żyć. Dzięki temu zyskaliśmy. Zabójczy poziom. No, ciężki, ciężki. Dobra. Ale patrzcie, zapisało nam, że tego czerwonego żeśmy utłukli. Dobra, ale dalej my próbujemy już bez zgonu, bez wygłupów. Spokojnie. Dobra, tu musimy skoczyć. Cofnąć się, ty doskoczysz tu do mnie. Tak, chodź. Doskoczę ci na łeb i tyle. To zamiatane. Dobra. Teraz tak, tu popełniliśmy błąd mały. Bo tu trzeba zaraz za nietoperzami ruszyć. O właśnie. O nie! Nie, serio? Kurwa, twoja mać. No i widzicie, i właśnie to tak wygląda. A schematycznie wcześniej to tak wyglądało. Dobra, czyli będę musiał pewnie powtórzyć znowu ten poziom, chociaż może najpierw się dowiem gdzieś tam, czy to po prostu jest wymagane przejście bez zgonu. Już obstawiam, że tak. I patrzcie, teraz schemat będzie się zgadzał. Widzicie? Kurwa, jednak nie. Ja jebę. Co się dzieje? Co się kurwa krasz dzieje? Ja, dlaczego tak? Dlaczego? Dobra, mamy zesrańca. Dobra, to wiecie co, na spokojnie, na spokojnie. Nie, to był zły moment. Dobra, jakoś tu było łatwiej. Tylko kurna... Ale nie przypominam sobie, żeby w Crashu się schemat zmieniał. Przeważnie wszystko było takie jednolinijne, ale no kurwa, miłe zaskoczenie. Dobra, i teraz. Dobra. Czekaj, zasrańcze, skoczę na ciebie. O tak, pięknie. Dobra, hop, hop, hop. O, już poczułem się hardkorem i tak lecę na pewniaka. Dobra, mamy bonus tauny tym razem. Ładnie to wygląda, jak tak mamy wszystko uzbierane. Dobra, to będzie ten przeskany bonus. Raz, dwa, pięć. Pięć, tu będzie na 4, dobra. Dobra. Hop,
tym razem poszło za pierwszym razem gładko. Super. I mamy wciągnięcie Crasha. O, chyba wszystkie skrzynki nam się udało zbierać, szczególnie że zostały 3. Więc na pełnym lajcie powinno się to udać. Dobra, małe skupionko, bo oczywiście tutaj żeśmy też popełnili gafę. Kurwa, no właśnie! Ech, nie wiedziałem, że w skoku go nie mogę zabić. No ale dobra, trudno. Błędy. To, kurwa, czemu ja znowu to zrobiłem? Dlaczego ja to znowu zrobiłem? Nic się nie uczą, nic. Dobra, dajmy mu... Bo po prostu za pierwszym razem mi się to udało, wiadomo. O właśnie, tak chciałem od początku. To było szacowane dosłownie w milisekundach. Dobra, chodź tu. No i dobra. Mamy zdobyte. Ale patrzcie, nie mamy klejnoty, mimo tego, że 82 na 82 właśnie przez te zgony. Tak, czyli to trzeba przejść bez zgonu. Oj Boże, no but you are died. Mamy wszystko wyjaśnione. Dobra moi kochani, to wiecie co, ja po prostu przejdę jeszcze poza nagraniem jeszcze raz tą planszę i pokażę wam po prostu ten pierwszy diament. Dobra, mamy to. Udało się, drodzy widzowie, no nie będę oszukiwał. Nie wiem, czy to było za 8 razem, czy za 10, no troszeczkę się pomęczyłem, nie oszukuję. Ale mamy pierwszy, nie srebrny diament, a właśnie, nie wiem, szafirowy, szmaragdowy, nie wiem. Zielony po prostu. Mamy zielony diament, 28% ukończenia gry. No i dobra, i tutaj mamy kolejną planszę, ale to już ją zaczniemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo łapeczka w górę, komentarzyk. Dzięki, że byliście, oglądaliście. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!